Brawa dla nowego króla komedii, Ruperta Pupkina. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Rupert Pupkin. Robert De Niro jako król komedii. Jutro o 21:45. Okres świąt Bożego Narodzenia to czas pełen magii, czarów i radości. Czas spełniania marzeń. Gdybym został, pewnie bym się zakochał. Okazywania sobie wzajemnie troski i miłości. Na co się gapicie? Zaśpiewajmy. W końcu są święta. To w te dni odkrywamy sens życia. Możecie we mnie nie wierzyć, ale to nic, bo ja wierzę w was. Skłaniają nas do zadumy i wspomnień. Co roku są wielką przygodą, dzięki której stajemy się lepsi. Przeżyj święta z czwórką na wesoło. Więcej herbaty, 20% więcej. Lipton. Ambitna specjalistka od reklamy. W tej branży trzeba być gotowym na wszystko. A szybkie działanie to podstawa. Zapłacę ci $1000, jeśli przylecisz do Nowego Jorku i zjesz ze mną kolację. Kupię ci bilet lotniczy i garnitur. Ale czy poradzi sobie z czymś tak nieprzewidywalnym? Jennifer Aniston i Kevin Bacon w komedii romantycznej Mąż Idealny. W pierwszy dzień świąt o 20:00. Zapraszamy do czwórki. Filmowe święta z czwórką. W Wigilię Robert De Niro postanowi troszkę zamieszać w swoim życiu i zostać nowym królem komedii. Czy mu się uda? Zobacz o 21:45. A o 23:45 Richard Dreyfuss i Liv Tyler spróbują zrozumieć ciszę. Policzę do 5 wstecz. Jak powiem 0, zaśniesz. W pierwszy dzień świąt Jason Patrick i Irene Jacob zmierzą się w fascynującej grze pełnej cieni i sekretów. Incognito o 21:50. Alec Baldwin w osobistej krucjacie przeciw siłom zła.